Prido Easy, czyli kamera samochodowa polskiego producenta z polskimi powiadomieniami głosowymi w tej wersji z 4K ze wsparciem Wi-Fi 6 GPS-u. Ciekawy sprzęt, prawda? Zapraszam do recenzji. Test Prido Easy 4K powinien Cię zainteresować, jeżeli potrzebujesz prostego i wygodnego wideorejestratora z polskimi komunikatami głosowymi oraz dobrą jakością obrazu. Warto dodać, że recenzowaliśmy tylko model najwyższy. Producent wypuścił na rynek też dwie, nieco tańsze propozycje. Różnią się przede wszystkim rozdzielczością oraz paroma mniejszymi kwestiami. Na przykład tylko najwyższy model ma moduł Wi-Fi 6, a Prido Easy Full HD nie ma GPS. Ale do rzeczy. Prido Easy 4K trafi do Ciebie w małym pudełku z niewielką liczbą akcesoriów. Producent oprócz kamery daje dwie naklejki do montażu na szybę, ładowarkę samochodową USB-C z długim kablem, zapasową naklejkę samoprzylepną i akcesoria do poprowadzenia kabla. No nie trzeba nic więcej. Sam montaż jest prosty i zajmuje góra minutę. Jednak ważna sprawa. Przed tym warto posiłować się nieco z uchwytem kamery. Jest zdejmowalna, co jest sporą zaletą, ale mimo wszystko pierwsze zdjęcie wymaga odrobiny siły, na tyle dużej, że łatwo można zdjąć kamerę w całości razem z naklejką elektrostatyczną. Co ważne, po zamontowaniu możecie obracać obiektywem kamery tak, aby ją lepiej dopasować do nachylenia szyby. Producent nie podaje wprost kąta widzenia Prido Easy 4K, ale porównując go z innymi testowanymi kamerami, to najpewniej okolice 120-130 stopni. To dość, aby objąć kadrem oba pasy, ale mogło być szerzej. Miłym akcentem jest fakt, że producent zdecydował się na wejście USB-C. To obecnie uniwersalne złącze i jest duża szansa na to, że w przyszłości przy ewentualnej wymianie nie trzeba będzie prowadzić kabla przez auto od nowa. Do tego jest też wejście na karty microSD o maksymalnej pojemności 128 GB, mały, ale czytelny wyświetlacz, a także jeden przycisk. No i ta ostatnia kwestia mnie trochę martwi. Znaczy, producent twierdzi, że to jest wygoda i w pewnym stopniu jest, bo jest mniej przycisków, które należy klikać, ale w zależności od tego, jak długo go przytrzymać lub ile razy wciśniecie, robi różne rzeczy i to moim zdaniem nie jest zbyt intuicyjne rozwiązanie, zwłaszcza w kontekście ewentualnego szybkiego zapisywania nagrań po wypadku. Na szczęście to nie jest jedyna opcja sterowania. Prido Easy 4K wyposażono w superkondensator, a nie akumulator. Dzięki temu będzie mniej awaryjny. Co prawda nie może pracować bez zasilania, włącza się ze startem silnika, ale ma zwiększoną odporność na wahania temperatury lub po prostu na degradację związaną z ładowaniem oraz rozładowaniem. Jak w każdej nowoczesnej kamerze samochodowej, tak i w testowanym Prido Easy 4K nie mogło zabraknąć aplikacji. W dodatku producent zdecydował się w najwyższym modelu na moduł Wi-Fi 6 i to samo z siebie wiem, wiele nie mówi, ale sugeruje wyższe transfery danych i jest rzadko spotykane w wideorejestratorach, natomiast w praktyce nie odczuliśmy różnicy w przesyłaniu nagrań na telefon. Oprócz tego aplikacja pozwoli Wam podejrzeć nagranie z kamery, zrobić zdjęcie, szybko zmienić najważniejsze ustawienia i wejść też w nie głębiej. Aby włączyć chociażby tryb WDR, alert zmęczenia kierowcy, możecie też wybrać jeden z trzech trybów parkingowych, bazujący na przeciążeniach, poklatkowy i ciągły. Wymaga to jednak dodatkowego zestawu zasilającego. To wszystko to jest dość bazowy zestaw i trochę szkoda, że nie znalazła się przestrzeń w budżecie na bardziej zaawansowany ADAS. Na przykład ostrzeżenie o przekraczaniu prędkości, nadmiernym zbliżaniu się do auta przed nami lub nawet nadchodzących fotoradarach i ograniczeniach prędkości. Takie kamery na rynku są. A tutaj jest GPS, więc kamera zapisuje lokalizację oraz prędkość auta w danym miejscu i to się ewentualnie przyda po wypadku, ale myślę, że można było z tym zrobić więcej. Ważną kwestią jest to, że w aplikacji możecie sprawdzić listę komend głosowych. Prido Easy 4K o wielu rzeczach informuje głosowo, po polsku. Super sprawa, naprawdę. Ale komendy głosowe są wyłącznie po angielsku. W dodatku sformułowano je dość kulawo i bez synonimów. Open recording. Turn off recording. Dlaczego open recording, a nie record lub start recording? Nie wiem, choć się domyślam. Mimo wszystko dobrze, że taka opcja jest, zwłaszcza z tylko jednym przyciskiem na kamerze. Najważniejszą kwestią tradycyjnie pozostaje oczywiście jakość obrazu. Prido Easy 4K to najwyższy model z tej linii kamer samochodowych producenta. W praktyce powinien mieć więc najlepszą jakość obrazu. To nie jest taka jasna sprawa, bo dużo rzeczy wpływa na nagrania wideorejestratorami. Sama rozdzielczość to nie jest
wszystko. Mimo wszystko, z konkretów, testowana kamera nagrywała obraz 3840x2160 pikseli przy 25 klatkach na sekundę z bitrate'em około 20,5 megabita na sekundę. Przy ustawieniu 50 Hz częstotliwości odświeżania, więc można sięgnąć nieco wyżej do 30 klatek na sekundę. Trochę boli mimo wszystko brak możliwości zwiększenia klatkażu, na przykład poprzez obniżenie rozdzielczości. Za dnia kamera nagrywa jak najbardziej użyteczny obraz. Przy typowym ruchu miejskim w okolicach 50 km na godzinę tablice rejestracyjne wymijanych aut i tych jadących przed nami są czytelne. Nawet pomimo tego, że brak filtra polaryzacyjnego w kamerze sprawił, że w miejscu drugiego pasa przy testowanym samochodzie odbijała się kratka wentylacyjna na szybie. Widać też tendencję do przeostrzania obrazu, ale w gruncie rzeczy wszystko to, co najważniejsze, po prostu widać. Kąt widzenia jest wystarczający do ujęcia w kadrze zarówno przechodniów po prawej, jak i samochody po lewej stronie ulicy. Nocą jest zdecydowanie gorzej. No, klasyk w przypadku każdej kamery. Na nagraniach widać spore szumy, zwłaszcza w miejscach o gorszym oświetleniu. Mimo tego nie jestem zdania, że obraz staje się przez to nieużyteczny. No sami zobaczcie. Ogół sytuacji na drodze jak najbardziej widać, a tablice rejestracyjne samochodów jadących przed nami też można odczytać. Warto pochwalić Prido Easy 4K za radzenie sobie z silnymi źródłami światła. Nie tworzą sporej aury, utrudniającej zauważenie ważnych elementów obrazu. Z drugiej strony, o odczytaniu tablic rejestracyjnych aut jadących z naprzeciwka można tylko pomarzyć. Brak faktycznego HDR w połączeniu z niskim klatkarzem jednak robi swoje. To by było już wszystko. Co wy sądzicie o tej kamerze? Czy kupilibyście ją zwłaszcza w takiej cenie? A może macie ochotę na tańsze wersje 2K albo Full HD? Koniecznie dajcie znać poniżej w komentarzach. Czekam na was tam oraz na naszych socialach, to znaczy na Facebooku, grupie testerzy wideo testów, na Instagramie, na TikToku. No i widzimy się w kolejnych filmach. Szerokiej drogi!